którą zgromadziłem przez wiele, wiele lat, została przekazana do Bydgoskiego Muzeum. Jestem bydgoszczaninem i obserwuję miasto Bydgoszcz i widzę wizję tę Bydgoszczy w przyszłości dla następnych pokoleń. I jestem dumny właśnie, że kolekcja fonografów, gramofonów, odtwarzaczy dźwięku, krótko mówiąc płyt, znajdzie się właśnie w Bydgoszczy. W tej całej inicjatywie dużą rolę i bardzo istotną odgrywała moja żona. Zrobiliśmy to nie z pobudek finansowych, tylko autentycznie z pobudek, żeby stworzyć coś w Bydgoszczy, żeby coś pozostawić po sobie dla pokoleń,